mi drodzy, z tej strony wasz ulubiony youtuber i dzisiaj będzie odcinek z komputera do kwoty 800 zł. A czemu do kwoty 800 zł? Ponieważ jeśli ktoś ma jakieś dziecko, rodzice, to ma też 500+ i też trzeba obliczyć wyprawkę szkolną, to mamy 800 zł. I temu jest komputer w budżecie do 800 zł. Więc ten komputer jest do takich nowszych gier, więc lecimy, nie śpiemy, na początku obudowa. Obudową będzie taka fajna obudowa od Logica. Wszystko jest full. Moim zdaniem jeszcze za darmo, jak za darmo to bierę. Bardzo ładna, też kontrastuje czarny z pomarańczowym. Delikatny kontrast. Bardzo ładna, polecam każdemu. A jak obudowa, to oczywiście płyta główna. Płytą główną będzie Astro Biostar IH61MF Q7 soket 1151. A czemu taki soket? Zaraz zobaczycie. Oczywiście jak płyta główna, to RAM, a wiadomo, że ta płyta może pomieścić maksymalnie 16 giga w dwóch kościach, więc licząc pod myśl upgrade'u kiedyś na 16 giga, ponieważ wiadomo, nie 8 gigami RAM-u się żyje i będzie to jedna kość RAM-u Good RAM 8 giga DDR3 1600 MHz. Oczywiście da się to wszystko podkręcić i fajna kość chłodzona radiatorowo. Ładny wygląd, taki kolor laser blue, jak jest w mini, taki bardzo też rzadki kolor. Jest to można też znaleźć taką inną kość, jak się czasami poszuka. A jak, więc mamy płytę główną, obudowę i RAM, a procesorem będą bebny. Procesorem będzie Intel Core i5 3570. A czemu taki? Ponieważ jest on dwa razy lepszy od i5 2500. Nie dwa razy lepszy, półtorej razy lepszy. Przepraszam. Nie jest aż tak stary jak 2500, więc będzie sobie radził lepiej na teście jednorodzeniowym. Jest to procesor czterordzeniowy, czterowątkowy na soket LGA1151. Oczywiście można go delikatnie podkręcić, ale nie trzeba. A z okazji, iż nie dostajemy chłodzenia, to będzie taki standardowy, stokowy za 15 zł, który poradzi sobie nawet przy leciutkim podkręceniu. A jak mamy to wszystko, to oczywiście zasilacz. A zasilaczem będzie Cooler Master 500W ATX. Jest to zasilacz praktyczny. Jest oczywiście Cooler Master. A jak wiadomo, Cooler Master jest bardzo dobrym zasilaczem. Polecam ją każdemu. Jest to zasilacz, co ma złącze 6-pinowe, więc możemy zainwestować w bardzo dobrą kartę graficzną. Oczywiście też dysk, a dyskiem będzie dysk HDD 3,5 500 giga, 1,5 TB od Western Digital. Jest to dysk działający, bardzo dobry. Na pewno to będzie też komputer lepszy od propozycji z dobrych programów. Nie trzeba się aż tak naszukać, a kartą graficzną będzie GTX 680 w wersji standardowej. Jest to karta graficzna, można powiedzieć tak ociupinkę, miliminkę słabsza od GTX 1050. Jest tańsza. Może trochę pobiera więcej prądu. No ale wiadomo, jest na pewno lepsze od GTX 950 i wielu, wielu innych propozycji. Jak wyszukacie, to możecie nawet znaleźć wersję OC albo nawet TI, więc szukajcie. Więc podliczmy sobie to wszystko. Mam na razie to tak podliczone, ale już jeśli chcemy, to podliczamy od nowa. Jezu, jak to się, jakieś czarne technologie, dobra. GTX 300 zł,
plus dysk HDD 40 zł, plus zasilacz Cooler Master, subwencja, plus chłodzenie stock 15 zł, procesor 9 dyszek, jedna oś RAMu 110 zł, plus płyta główna 149, ale dajmy 139, ponieważ cena do negocjacji, a tam 136 zawsze wyjdzie. A obudowa za darmo, więc wychodzi to nam. Coś się zepsuło. $791, czyli stać nas na jakieś małe rzeczy, kartę sieciową, jeśli znajdzie się na bazarku oraz wiele, wiele innych. Oczywiście polecam zasubskrybować mój kanał Cena Monety. Jak ktoś jest zainteresowany, to pobieram teraz Modern Warfare w wersji Warzone, więc to mu może tak lekko lagować. Dziękuję wam też wszystkim za tyle wyświetleń pod moim ostatnim filmem. Jutro będzie info Cena Monety z bardzo smutnej wiadomości, więc myślę, że odcinek wam się spodobał. Trzymajcie się, cześć i czołem. Zostawcie subskrypcję, lajka, łapkę pod filmem oraz wejdźcie na poprzednie filmy, żeby też dać tam lajka oraz jakiś komentarz, jeśli wam to pomogło. I też wejdźcie tam, żeby zobaczyć konkurs. I to jest bardzo ciekawy konkurs o dużej wartości, więc cześć i czołem. Jolo!